11 listopada w Jasienicy Rosielnej tłumy mieszkańców wzięły udział w obchodach setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zainaugurowało je uroczyste nabożeństwo w intencji ojczyzny w kościele parafialnym pod przewodnictwem biskupa Leona Małego ze Lwowa. Miałem szczęście i bardzo zadowolony właśnie z tego, co w czym uczestniczyłem w setnej rocznicy odzyskania niepodległości. 2 lata temu miałem podobne przeżycie, kiedy prezydent Andrzej Duda mnie wręczył krzyż oficerski Orderu Zasługi Polski. Byłem wtedy w Warszawie i otrzymywałem właśnie to odznaczenie. Było dla mnie wielkie przeżycie, no ale dzisiaj nie mniejszy, jeszcze większy chyba. No właśnie, także skąd księdza biskupa obecność tutaj, właśnie w Jasienicy? Ksiądz proboszcz przed laty, od 90. lat, był u nas kanclerzem w kabinieckiej diecezji. No i tam otwierał dość dużo i pomagał otwierać kościoły i miejsca w odrodzeniu kościoła. Także znamyśmy z nim od dawna, dawna. No i minęło trochę czasu, on wrócił tutaj i zechciał mnie odnaleźć w Lwowie i tak zaprosił mnie do tej pięknej miejscowości, do Jasienicy tutaj. Oprawę muzyczną mszy oraz całej uroczystości zapewniła orkiestra Brzozowskiego Domu Kultury. Po mszy uczestnicy uroczystości w asyście 1 Batalionu Czołgów w Żurawicy imienia pułkownika Józefa Koczwary z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich przemaszerowali pod pomnik patriotyczny Polonia Semper Fidelis. 11 listopada 1918 roku Polaków obudził piękny sen. Po 123 latach niewoli i zaborów Polska powstała na nowo. Radość, która towarzyszyła tym wydarzeniom, była ogromna. Nie sposób sobie dzisiaj wyobrazić tej niesamowitej, entuzjastycznej radości, bo nasza ojczyzna znów była wolna. Ojczyzna tyle razy we krwi skąpana. Święty Jan Paweł II powiedział, że każdy Polak powinien czuć odpowiedzialność za to wspólne dziedzictwo, które mu na imię Polska. To imię nas kosztuje i to imię nas zobowiązuje. Dzisiaj, żyjąc w czasach pokoju, powinniśmy pamiętać, że wolność, niepodległość, suwerenność nie jest dana raz na zawsze. Trzeba o nią dbać i trzeba ją pielęgnować. Dlatego też dzisiaj tutaj składamy hołd tym wszystkim bohaterom, którzy przelewali krew, którzy oddawali swoje życie po to, byśmy mogli żyć w wolnej Polsce. W tym wyjątkowym, szczególnym dniu manifestujemy nasz patriotyzm, manifestujemy naszą narodową tożsamość i manifestujemy swoją miłość do wspaniałej ojczyzny, której na imię Polska. Kończąc, chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim tutaj obecnym za udział w tej podniosłej uroczystości. Szczególne podziękowania kieruję do księdza biskupa, do księdza proboszcza, do wszystkich księży za mszę świętą i modlitwę w intencji naszej kochanej ojczyzny. Bardzo dziękuję Brzozowskiej Orkiestrze za uświetnienie tego wydarzenia. Dziękuję wojsku, dziękuję strażakom, dziękuję naszym gościom i dziękuję wam wszystkim, że właśnie dzisiaj, tutaj, w tym dniu zechcieliście przyjść, aby wspólnie świętować setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Po okolicznościowym przemówieniu wójt gminy Urszuli Brzuszek, porucznik Michał Szabaga odczytał niepodległościowy apel pamięci, który zakończyła potrójna salwa honorowa. Wzywam do nas legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy korpusów polskich w Rosji
oraz Błękitnej Armii Powstańców Wielkopolskich, Śląskich, Obrońców Kresów Wschodnich, Orlęta Lwowskie, Kadetów, Harcerzy, Strzelców Sokolich, Drużniaków, członków i innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie do apelu! Następnie uczestniczący w uroczystości przedstawiciele władz samorządowych, lokalnych instytucji i organizacji złożyli pod pomnikiem patriotycznym wieńce i wiązanki kwiatów. Całość zakończyło wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.